ale jeszcze może po prostu przypomnę, że koszt budowy Skyway, no to jest właśnie 3 do 5 milionów, tak? Mówimy o 1 kilometrze trasy, a jeśli chodzi o 1 kilometr budowy autostrady, no to jest 10 do 15 milionów dolarów, czyli widzimy, że jednak jest przebicie spore. Tak samo porównując to do metro, no to 50 milionów dolarów za 1 kilometr, tak? Przykładowo takie metro, na przykład jakie mamy w Warszawie, tak, no to takie tutaj są mniej więcej takie stawki, także widzę, że tutaj no, Skyway jest praktycznie 10 razy tańszy, tak, no to dlaczego by się nie zdecydować na kolejkę nadziemną, a nie podziemną. Tak samo tutaj jeszcze jest koszt budowy Hyperloop, to jest konkurencja Skywaya, również konkurencja ma dużo droższe propozycje. No i teraz pytanie, czy ta kolejka to jest projekt realny, czy ona już się buduje? Jak najbardziej. Została już rozpoczęta budowa na Białorusi. Prototyp ukończony będzie w roku 2017, na końcu roku 2017 oraz również na Australii, czy w Australii, przepraszam, w Australii i prototyp ma być ukończony w roku 2018. To jest nowa informacja dla tych, co nie wiedzą. To w Australii również ma być ukończony ten prototyp. Te prototypy są oczywiście po to budowane, żeby pokazać innym inwestorom, żeby inne osoby, które po prostu no, już dysponują dużym kapitałem, na przykład rządy różnych państw, Unia Europejska, żeby oni chcieli u siebie zainstalować takie kolejki i wówczas właśnie my na tym zarabiamy. Ostatnio Skywayem zainteresował się tutaj również i podpisał taką wstępną umowę minister transportu Słowacji, no. Czy już blisko Polski, no co do Polski wątpię, żeby wprowadzili tą technologię, no bo tutaj budżetowo nie wiem, czy będą tym dysponować, ale no jakby generalnie zobaczymy, co przyszłość pokaże. Co z tego teraz dla Ciebie wynika, tak? De facto, no Skyway jest to niesamowity projekt i czy tego po prostu chcesz, czy nie, może albo się przyglądać, albo w tym uczestniczyć, będzie rozwijany tak samo, jak był już rozwijany przez ostatnie 39 lat. Także no mówię, możesz się przyglądać, albo dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu już teraz i tym samym uczestniczyć w zarobkach firmy, kiedy już będzie ta kolejka słynna na całym świecie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale już teraz jest głośno o Skyway w zagranicznych mediach, a będzie jeszcze głośniej. Także oczywiście ktoś powie, w polskich mediach nic nie ma na ten temat, no okej, zgodzę się, ale co z tego, jak będzie w polskich mediach głośno o tej kolejce, to już będzie, podejrzewam, za późno na udane inwestycje tutaj, tak? Także jeszcze zanim Ci powiem, w jaki sposób tutaj procentowo będziesz zarabiać, ile dokładnie procent zarobisz na inwestycji w te akcje, powiem Ci, kto się kryje za tym projektem. Są to osoby tutaj takie jak Anatolij Junicki. Generalnie no to jest po prostu geniusz, bo jeśli ktoś jakby wynalazł no 140 wynalazków, no to raczej to jest po prostu geniusz. I przede wszystkim czym się charakteryzuje ten człowiek, ja go bardzo podziwiam właśnie za determinację, tak? Jeżeli ktoś podejmujesz jakąś aktywność i robisz ją przez 40 lat, tak? To ja wyrażam tutaj do Ciebie też również szacunek na przykład, bo po prostu jesteś skoncentrowany na swoim celu, nie odpuszczasz, tak? I ja takie osoby właśnie bardzo szanuję. No i właśnie Anatolij Junicki jest jedną z takich osób. To należy po prostu podziwiać determinację, a nie właśnie, że on przeskakiwał cały czas jakby z tematu na temat, tylko po prostu kiedyś urodziło się w jego głowie taka idea, no i po prostu jakby przekuł ją na rzeczywistość. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze Wiktor Baburin, to jest osoba odpowiedzialna za rozbudowę ekotechnoparku na Białorusi, czyli tego prototypu kolejki, który jest zbudowany na Białorusi. I również, co ciekawe, firma pozyskała inwestora prywatnego, milionera z Australii, Rod Hook, i który był kiedyś odpowiedzialny za Departament Planowania Transportu i Infrastruktury w na prezentacji na żywo. Chcę teraz w tej chwili zbudować kolejkę od Melbourne do Sydney, ponieważ trasa między tymi miastami jest potwornie długa obecnie. Jeśli ktoś tutaj
się orientuję tutaj, no to generalnie to jest przez całą Australię, a kolejka jadąca z szybkością do 500 km na godzinę wszystko by znacznie przyspieszyła. I Australijczycy również powiedzieli, że chcieliby taką kolejkę, ponieważ no w tej chwili Australia słynie też z bogactw naturalnych, tak, pastwiska i ogólnie bardzo dużo terenów zielonych. No i taka kolejka jakby nadziemna no po prostu pozwoliłaby nie niszczyć tych bogactw naturalnych, tak? No i przyspieszyłaby oczywiście ten transport, bo w tej chwili taka trasa z Melbourne do Sydney, no to tak około 9 godzin jest. I teraz jeszcze tutaj jakby jako dowód, że to działa, tak? To po prostu, no mamy jeszcze tutaj jakby innych inwestorów, którzy po prostu zainwestowali już i są to osoby, które są jakby tutaj czołowi przedstawiciele po prostu jakby takiego życia polityczno-społecznego w Rosji, ekonomiści, tutaj liderzy partii, czyli po prostu widać, że to nie są osoby przypadkowe, są to osoby, które no, myślę, że no, posiadają dużą inteligencję i wiedzę na temat rynków finansowych i takie osoby właśnie tutaj inwestują. W tej chwili mamy 100 tysięcy inwestorów, a 300 tysięcy osób zapisało się na same darmowe akcje, tak? Czyli mówiąc inwestor, mam na myśli osobę, która już dołożyła swoją cegiełkę, no czyli po prostu no, zainwestowała w ten projekt. I tutaj co istotne, tutaj jeśli ktoś jeszcze nie wie, no to firma była na międzynarodowych targach transportu w tym roku. Również miałam przyjemność tam się pojawić i no oczywiście nie pokazano takiej kolejki wiszącej na strunach, tak, która by już powiedzmy leciała w cudzysłowiu, czy która by już jechała, ale pokazano prototypy tych wagonów kolejki w skali 1:1, tak? Czyli nie pokazano nam jakiejś takiej w cudzysłowie lipy, tylko pokazano nam realne prototypy wagonów w skali 1:1, jakie będą w przyszłości. I tak naprawdę stanowisko Skyway cieszyło się naprawdę niezwykłym zainteresowaniem, największym chyba na całych targach. Nawet firma, powiedzmy tutaj, przedstawiciel firmy Siemens podszedł do tej firmy Skyway i się zainteresował, co tam ciekawego mają do pokazania. Co dalej? No firmą właśnie, tak jak mówiłam, byli zainteresowani nie tylko prywatni inwestorzy, ale również przedstawiciele firm, które nierzadko mają jakby już renomę światową. I tak naprawdę konkurencja Skywaya wypadła raczej blado w porównaniu do Skywaya na tych targach. Jeśli ktoś by chciał, oczywiście można sobie tutaj taki filmik obejrzeć, on tam jest na YouTube. Tutaj już Adam pisze. O kurczę, dobra, odpowiemy w takim razie w trakcie tutaj na pytanie. Kupiłem pakiet ratalny przed godziną, zapłaciłem kartą Mastercard. Na stronie pobrało mi płatność z mojego banku, a pieniędzy na Skyway nie ma i pokazuje, że nie zapłaciłem. No wiesz co, jest prawdopodobnie takie może przeciążenie, że to zostanie pewnie z opóźnieniem zaksięgowane. A zarezerwowałeś już sobie jakby ten pakiet ratalny, tak? I on wisi już w Twoich tych pakietach, czy jest tam czy już tam wisi, że jest zarezerwowany? Karta rosyjska, okej, okay. Ale czy ten pakiet ratalny jakby pojawia się, jak wchodzisz na rozpiskę rat, czyli na harmonogram spłaty rat, czy już pojawia się ten czy pojawia się już ten pakiet, który kupiłeś, tak? To mi odpowiedz, a ja tutaj dalej idę z prezentacją. Teraz tak, żeby uświadomić sobie tobie, jaka to jest okazja, trzeba po prostu po pierwsze powiedzieć, że tak naprawdę firma mogła podzielić ten przysłowiowy tort pomiędzy siebie, pomiędzy głównych inwestorów i nie sprzedawać i tych akcji takim osobom jak my. Zarobiłyby wówczas tak zwane grube ryby, a nie mali inwestorzy. Jednakże firma pomyślała również o tym, żeby dać zarobić, tak, właśnie takim osobom jak my. No i zbierała cegiełki na swój projekt w formie crowdfundingu, to znaczy każdy dorzucał co łaska. Trzeba tu jednak uczciwie powiedzieć, że jeszcze 3 lata temu ryzyko inwestycyjne Skyway nie było takie niskie jak teraz, tak? Czyli trzeba sobie z tego zdać sprawę, że 3 lata temu ryzyko było duże. W tej chwili ryzyko jest na praktycznie minimalne, bo no po prostu jakby projekt już nabrał naprawdę znamion realności. Tutaj jeszcze odpowiem Adamowi. Pakiet kupiony, ale nie zapłacony, to pewnie jutro powinny się te pieniądze zaksięgować, ale już zarezerwowałeś, czyli po prostu jest jeszcze zarezerwowany w starej cenie, tak? A jutro powinny się te pieniądze na balansie pewnie pojawić i wtedy dopiero będziesz mógł opłacić, ale jak masz zarezerwowany, no to już w starej cenie.
10 dni taki pakiet wisi, który jest zarezerwowany i będzie czekał na Twoją opłatę. Okej, teraz tak, wracając do tematu. Przed 3 laty, jak zacząłem to zbierać fundusze na inwestycje, było ogromne ryzyko i dawano wtedy taką obniżkę. 1 dolar 2500 akcji. Po roku już ten dyskont zmalał. Za 1 dolar mogliśmy dostać 1500 akcji. W tej chwili, po 2 latach, dyskont jeszcze się zmniejszył, było 750 akcji. A w tej chwili mamy za 1 dolar 200 akcji, tak? I ryzyko tak naprawdę spada coraz szybciej. I za rok, takie są przewidywania ekspertów, dostaniemy 20-30 akcji, a na koniec 2017 roku, czyli z chwilą, kiedy firma pokaże ten prototyp, będzie to 1 dolar 1 akcja. Z tym, że pamiętajmy, no, że jeszcze w tym momencie to nie będzie znaczyło, że firma wejdzie na giełdę, tylko że po prostu będzie już taka cena sprzedaży udziałów, ale pamiętajmy, ktoś może powiedzieć, jak to jest możliwe, że firma wejdzie za cenę 1 dolar 1 akcja. Tak naprawdę jest to bardzo niska cena, ponieważ PZU nasze polskie weszły na giełdę po cenie 312 zł za jedną akcję. Można sobie to w internecie łatwo sprawdzić. A tutaj mówimy o firmie, która ma zasięg, przypominam, międzynarodowy. To co, firma międzynarodowa nie wejdzie na giełdę za 4 zł? No, za 4 zł za akcję? No nie bądźmy tutaj, że tak powiem, jakby no w cudzysłowie śmieszni, na pewno po prostu jest to do zrobienia i jak najbardziej ta cena 1 dolar jedna akcja, czyli 4 zł za jedną akcję jest jak najbardziej realne i do zrealizowania, a potem już wartość akcji może tylko po prostu rosnąć. Teraz pytanie. Tak jak mówiłam, no pod koniec roku 2017 oczywiście już może być ta cena, że jedna akcja będzie równa 1 dolar, a nie oznacza to jeszcze wejścia na giełdę, a my nasze akcje sprzedajemy dopiero wtedy, kiedy no po prostu firma wejdzie na giełdę, a to jeszcze jest droga, trochę jeszcze jest wyboista, ale powiedzmy, że szacowane są przewidywania w ciągu 2-3 lat. No i w tej chwili tutaj chciałabym Ci tylko uświadomić, tak, że w tej chwili, kiedy jeszcze mamy możliwość kupna akcji za 1 akcja 2 centy, no to zarabiamy 5000% przebicia, kiedy akcje będą po cenie jeden udział 1 dolar. No i w tej chwili po prostu, jak mówię, no po wyjściu na giełdę będzie można odsprzedać wszystkie posiadane akcje firmie, albo bardzo dużym inwestorom, lub też będzie można otrzymywać miesięczne dywidendy, nawet dożywotnio, z samego tytułu, że te akcje posiadasz, tak? Czyli jeśli tylko firma ukończy prototyp, to w tym momencie będziemy świadkami tego, że firma podpisze kontrakty z osobami zainteresowanymi, a już w tej chwili takie osoby są chętne na zakup tej kolejki, ale muszą zobaczyć prototyp. Jak tylko firma podpisze prototyp, to skończy prototyp, to przyspieszy wejście na giełdę, tak? Czyli to oznacza właśnie wtedy dla nas zarobek, bo no firma musi zarobić, żebyśmy my zarobili. Tutaj Dawid pisze, a coś była mowa o tym, że firma będzie odkupywać udziały w przyszłym roku od nas, zanim firma wejdzie na giełdę. Bardzo dobre pytanie. A więc tak, ja też taką informację słyszałam od jednej osoby, która jest tutaj wysoko w strukturze, tak, nie będę mówić od kogo, ale okazało się, że ta informacja się nie potwierdziła. Niestety to była pogłoska, ponieważ mówię, miałam okazję na żywo poznać zarząd firmy i moje pytanie, które im zadałam, właśnie było na temat tej giełdy wewnętrznej, czy będzie taka możliwość. Dowiedziałam się, że nie, że będzie można odsprzedać swoje udziały firmie lub bardzo dużym inwestorom, ale dopiero w tym momencie właśnie, kiedy firma będzie na plusie, czyli no wejdzie już na giełdę. Czyli to niestety była pogłoska, dlatego właśnie chciałam zweryfikować to na żywo, tak? Właśnie dlatego rozmawiajmy z firmą, a nie sugerujmy się jakimiś właśnie takimi pogłoskami. No ja sama przyznam, że też mi się podobała ta opcja, ale niestety trzeba czekać na tą giełdę. I wtedy możesz nawet spieniężyć wszystkie akcje jednorazowo, tak?
tutaj, czyli 2019, 2020. No tak, ja nie chcę tutaj mówić konkretnych dat, ale no de facto jest taka sprawa, że jeśli firma po prostu pokaże te kolejki, prototypy, spodobają się, już w tej chwili są osoby wstępnie zainteresowane, znaczy się państwa, spodobają się, to w tym momencie domyka się sprzedaż, tak? Po prostu kolejne państwa podpisują kontrakty na zakup licencji na tą technologię. W tym momencie no po prostu to są prawa rynku żelazne, podpisują takie kontrakty, no i mają pieniądze, tak? Dostają od razu pieniądze, w tym momencie to automatycznie bardzo szybko przyspiesza wejście na giełdę, tak? Czyli no musimy dlatego czekać końcówkę 2017-2018 w Australii zakończą, a 2017 na Białorusi, to przyspieszę wejście na giełdę. Czy to prawda, że firma już poczyniła starania, aby wejść na giełdę? No z tego co wiem, to tak, zaczęli, ale wiadomo, że no wszystko przyspieszy dopiero ich realny zarobek, tak? Bo wejście na giełdę to też takie raz, dwa, trzy to nie jest, bo tam są skomplikowane procedury i tak dalej, ale no mówię, oni powiedzieli, że będą się jakby tutaj konkretnie starać o to, kiedy będą po prostu już firmą dochodową, a w co? No nie wątpię, że tak będzie. I teraz tak, jaka będzie wartość tych dywidend, tak? Bo jeszcze tutaj była mowa o tych dywidendach miesięcznych. No to jest określona, jakby odpowiedź jest taka, że jest to ściśle uzależnione od aktualnej ceny na giełdzie i pamiętaj, że firma startuje od ceny 1 dolar jedna akcja, a potencjał wzrostu jest olbrzymi, dlatego tak naprawdę ty sam musisz zdecydować, czy chcesz z każdej zainwestowanej złotówki otrzymać dokładnie 5000 złotych zwrotu. Na ten moment, tak? Teraz przedstawię tutaj Tobie aktualne ceny pakietów, tylko przypominam, te ceny są ważne do dzisiaj, do 23. Za samą rejestrację masz bonus 100 akcji gratis. I teraz mówię, jeśli jeszcze nie masz konta, bo nie wiem, czy to są osoby nowe również, no to po prostu zarejestruj się z linka osoby, która Cię tu zaprosiła. A jeśli już masz, no to przedstawię Ci po prostu, jakie są w tej chwili możliwości. No i widzimy, że cena tych pakietów ratalnych, no troszkę się jednak tutaj zmienia, tak, bo tutaj jednak tak od 10 do 20% zmniejsza się ilość akcji w pakietach. No przykładowo ten, który był wcześniej za 25 dolarów miesięcznie 10 lat, tak, no to jakby cena zostaje, tak, 25 dolarów zostaje, ale już za to możesz mieć tylko 22 tysiące akcji, a nie tak jak wcześniej było 26 tysięcy. No a wiecie, jeśli sobie policzymy, może się to wydawać komuś, aha, no taka zmiana to nie jest zmiana, ale jeżeli sobie to potem policzymy, że takie 4 tysiące akcji to jest potem razy 1 dolar 4 tysiące dolarów w przyszłości, kiedy będzie ta, tak jakby powiedzmy tutaj w cudzysłowie, waloryzacja tych akcji, no to w tym momencie już może taka strata boleć. Dawid pisze, ponoć 5 tysięcy z miliona akcji miesięcznie dywidend, tylko nie wiem przy jakiej wartości akcji, 1 dolar czy więcej. A skąd masz, Dawid, takie informacje? 5 tysięcy z miliona akcji miesięcznie, to by było dokładnie ile procent? To możemy przeliczyć, ile to by dokładnie było procent. Jeśli to jest informacja pewna, no to byłby to, mi się wydaje, że bardzo fajny przelicznik, tak, ale no to nie wiem, czy to jest informacja sprawdzona. Dobrze, tutaj Aleksandra już pisze z pytaniami. Czy mogę zmienić poleconego na Ciebie? Bo mam zakupiony duży kapitał, a mój polecony nie kontaktuje się ze mną, a nabija sobie portfel w tysiącach dolarów. O kurczę, nie wiem, Natalia, o co tu chodzi do końca. Aleksandra, przepraszam. Czy mogę zmienić polecony? Chyba sponsora, tak? Chyba chodzi o sponsora, tak? Aleksandra, no z tego co wiem, to nie ma za bardzo chyba możliwości zmiany sponsora. Ewentualnie można napisać do firmy, tak, ale ja też nie chcę tutaj jakby nikomu, że tak powiem, zabierać osób, także jeżeli po prostu jesteś już u tego sponsora, no to jeżeli sponsor Ci nie pomaga, to może po prostu skontaktuj się z nadsponsorem, tak, czy wiesz, kto jest
nad Twoim sponsorem zarejestrowanym, bo ja bym nie chciała tak, żeby tutaj ktoś się, Ty jesteś już od tej osoby, no to bym się nie chciała. No to wiesz co, mi się wydaje, że możesz też się kontaktować na przykład z Natalią, bo myślę, że jesteś na pewno u Natalii, no albo napisz po prostu do mnie potem na Skype'ie, to możemy o tym pogadać. No jak to sprawdzić? No mówię, raczej na przykład tutaj Natalia widzi całą strukturę i można, na pewno w tym momencie jesteś u niej, więc też można by, jeśli twój sponsor ci nie pomaga, to możesz na przykład zgłosić się do Natalii, bo ja nie wiem, czy ty jesteś gdzieś u mnie, czy wynika z tego, że chyba nie. Teraz tutaj Dawid pisze i Andrzej. Andrzej, że 5%, tak? 5% od wartości naszych udziałów zakupionych byłyby 5% otrzymywane dywidendy. Dawid pisze, że to usłyszał kiedyś na webinarze. No, gdyby to było takie 5%, to myślę, że to nie byłoby źle. Nie wiem, czy to jest sprawdzona informacja, czy to jest na razie pogłoska, ale skoro Andrzej tak mówił, no to może też skądś ma tą informację. Jak to sprawdzić? No wiesz co, no to mówię, możesz potem do mnie na Skype'ie się odezwać, to sprawdzimy, bo tak to tutaj za długo by było mówić. Adam, dokonałem tylko jedną płatność na raty, a trzeba zapłacić za 2 miesiące, żeby dostać więcej akcji, a jutro lub za parę dni dokonam wpłaty za kolejny miesiąc, to dostanę to, co piszą, czy będzie za późno, bo mi nie policzyli z tej karty. Będziesz mógł, jeśli masz jeszcze zarezerwowany pakiet w tej chwili, a powiedziałeś, że masz, będziesz mógł też dostać bonus. Bardzo dobrze, że mi przypominasz. To w tym momencie właśnie tutaj jest taka informacja, że jeszcze na te stare pakiety obowiązuje ten bonus, że przy spłacie 2 rat, jakby tutaj w krótkim odstępie czasowym, na przykład w przeciągu 24 godzin, to dostaje się bonus w akcjach, a już potem na tych nowych pakietach, które będą od jutra, nie będzie można czegoś takiego robić, po prostu trzeba będzie zaprosić 3 osoby, żeby dostać bonus, więc dlatego warto zarezerwować właśnie pakiet. Nawet szczerze mówiąc, mogę poradzić coś takiego, że jeśli ktoś nie ma w tej chwili pieniędzy, no to generalnie tak się nie powinno robić, ale jeśli nawet zarezerwujesz pakiet, powiesz, że kupujesz, a nie opłacisz go od razu, bo na przykład nie masz w tej chwili pieniędzy, no to masz 10 dni na to, żeby go opłacić, ale będziesz mieć zarezerwowany w starej cenie, tak? Oczywiście tego nie polecam, to taka informacja w cudzysłowie spod lady, no ale też tak można zrobić. Tak jak pisze Stanisław, jeśli cię wprowadził, to bądź mu wdzięczny. No to dokładnie, tak? Ja nie chcę tutaj, jeśli ktoś już jest zarejestrowany, to niech nie zmienia sponsora, ewentualnie można odezwać się na przykład do Natalii. Ona wszystkim pomaga, bo wszyscy jesteśmy u niej. 5% od aktualnej wartości udziałów. No tak, na ten moment taka była informacja. Nie wiem, na ile ona jest sprawdzona, to może Andrzej tutaj się odezwie, jeśli jeszcze jest oczywiście na webinarze. No to właśnie ten bonus dostaniesz, jeśli potem opłacisz 2 raty za jednym zamachem. Także nie ma problemu. Dobra, podaję Ci w takim razie tutaj Skype'a Natalii. Dawid, czyli jeżeli 1 000 000 akcji po 1 dolar, z tego 5% to 5 tysięcy miesięcznie dywidend, a przy wyższej wartości akcji 5% to na przykład 5 dolarów za akcję. No tak by z tego wynikało. Nie wiem skąd, czy to są potwierdzone informacje, nie wiem, czy jeszcze Andrzej jest tutaj, ewentualnie mógłby się wypowiedzieć, albo jeśli jest Natalia, bo ja bym musiała tę informację sprawdzić. No ja o czymś takim nie słyszałam, że to 5%, ale jeśli byłoby 5%, to nie jest źle. Okej, okay. No to czy, jak mówiłam, bonusy generalnie się kończą. No może by w sprawie tych dywidend, jaka dokładnie będzie ich wartość, zapytać właśnie rzeczywiście firmy. No tylko mówię, no to najlepiej byłoby po prostu bezpośrednio z zarządem, a nie na przykład z supportem, bo support, on rozwiązuje techniczne sprawy, tak? A takie kwestie, jakie pieniądze będą dokładnie wypłacane, no to oni wątpią, żeby mieli taką informację, raczej z zarządem firmy. Czy na przykład fajnie byłoby wiedzieć, tak, czy to będzie 5% od wartości posiadanych udziałów, czy ile. Dobra, tutaj wracamy do tych pakietów. W tej chwili, jeśli w przeciągu miesiąca spłacimy cały pakiet, to dostajemy ten. Tutaj, nie, przepraszam, mamy pakiet nowy za 75 tysięcy udziałów. I w tym pakiecie, tylko w tym różowym, co jest na dole, co będzie nowy, będzie ten bonus, że jeżeli spłacimy
dwie raty, to dostajemy bonus, jeśli spłacimy dwie raty w krótkim terminie czasowym. Pozostałe pakiety nie będą miały tego bonusu, chyba że zaprosimy trzy osoby. I teraz przechodzimy do kolejnych. Tutaj jak no, również jest po prostu na wszystkich jest zmiana dyskontu od około tych 10% do 20% nawet. Także mówię, no kto komuś może się wydawać, że to nie są zmiany duże, no ale jakby no po prostu jeśli ktoś sobie to potem przeliczy na tą wartość nominalną, 1 dolar, jedna akcja, to widzi, że to już są różnice ogromne. I tak samo tutaj na tych wszystkich pakietach się to po prostu zmienia. Tutaj nie będziemy szczegółowo tego omawiać, to po prostu każdy no, widzi, że to są, no, to są dosyć spore różnice, bo jeżeli przykładowo tak ktoś zakupuje sobie 1 400 000 akcji, a potem będzie miał tylko 1 200 000 akcji, no to jest 200 000 akcji w plecy, bo tutaj będzie taka zmiana tego dyskontu, a 200 000 akcji w plecy oznacza 200 000 dolarów w plecy. Także no to już wygląda tutaj rzeczywiście, no jakby tutaj są te różnice ogromne, no i też przypominam, jest to już kolejna obniżka tego dyskontu w tym roku, bo już jedna była, czyli pewnie będą jeszcze następne, tak? Tutaj co będzie nowość, no to nowe pakiety ratalne. Po zakupie jednego z tych pakietów dostaniemy dodatkowy procent do spłacanych pakietów ratalnych, czyli te niebieskie są bardzo korzystne. Jeżeli spłacimy inne pakiety ratalne przed spłatą tego nowego pakietu, tak? Czyli przykładowo mamy już jakiś pakiet, jeśli go spłacimy, a mamy równocześnie ten pakiet niebieski, to do tego, do wszystkich naszych akcji dostaniemy tutaj określone wartości procentowe, na przykład 1%, 2%, 3%. Czyli są one, myślę, opłacalne. Warto mieć pakiet ratalny i warto mieć pakiet niebieski, bo on dodaje nam procenty do wszystkich naszych pakietów, z tym, że mówię, trzeba spłacić pakiety inne ratalne przed spłatą tego pakietu niebieskiego. Wtedy będzie ten bonus. Również tutaj mamy pakiety InnoTrans, tutaj też jest zmiana cen akcji. Tutaj jako ciekawostka będzie do tych pakietów dodawana specjalna moneta. W tej chwili przeznaczenie tej monety to jest tajemnica firmy, nie mogę jej tutaj ujawniać, ale generalnie to jest taka moneta pamiątkowa, która być może będzie miała większe przeznaczenie. Ona jest taka no, dosyć ciekawa. I w tej chwili też również będą zmiany oczywiście cen na pakietach KIT. Można będzie je kupić na dowolne dziecko do 18 lat. Nie musi to nawet być Twoje dziecko, może być dziecko dowolne. Tylko trzeba po prostu będzie podać dane tej osoby. Tutaj jeszcze Dawid pyta, w jaki sposób będziemy od firmy otrzymywać dywidendy? Będziemy musieli mieć założony rachunek brokerski, aby móc na giełdzie sprzedawać akcje bądź otrzymywać dywidendy. No to są, że tak powiem, bardzo takie no, konkretne, szczegółowe pytania, tak? Ja też bym chciała takie rzeczy wiedzieć. No generalnie, jeśli to jest giełda, to podejrzewam, że będzie potrzebny rachunek brokerski, tak? Ponieważ na wszystkich giełdach tak to funkcjonuje, że zawsze, żeby otrzymywać pieniążki, trzeba mieć ten rachunek, tak? Także podejrzewam, że tak to będzie, ale na 100% pewności nie mam. No i po prostu z chwilą, kiedy firma wejdzie na giełdzie, oni przepiszą te wartości pakietów, które w tej chwili mamy, na wartości pakietów na giełdzie i otworzone zostaną nam właśnie te rachunki, tak? No i tak, podatki. No podatki, no to wiesz, niestety, taką mamy polską rzeczywistość, ale no myślę, że tak czy siak mimo wszystko warto. Tutaj tak, specjalne mamy pakiety, które można kupować tylko z konta Money Bonus Account, czyli z konta bonusowego. To jest to konto, gdzie naliczają nam się środki, jeśli zapraszamy inne osoby. Jesteśmy aktywnymi członkami programu partnerskiego. I również mamy tutaj zmianę cen pakietów jednorazowych. Co chciałam powiedzieć, tutaj bardzo dużo osób mnie o to pyta, że na przykład są takie sytuacje, że komuś się wygasł ten pakiet ratalny, bo na przykład nie opłacał go w terminie, no i po prostu te środki z tego pakietu tutaj w tej firmie nic nie ginie, czyli nie tracisz tych pieniędzy, ale twój pakiet się anuluje, jeśli nie opłacałeś ich w terminie. I te środki wracają na konto
Shares Account, tak? Czyli na konto Shares Account. I co można z tymi środkami zrobić? Z tych środków można zakupić pakiet jednorazowy, czyli właśnie ten tutaj, co są po prostu w tabeli. Ale nie można z tego konta Shares Account, bo już mnie też osoby o to pytały, kupić pakietu ratalnego. Tak, 19% podatków, pisze Marcin. Dobrze, teraz tak, jeśli ktoś po prostu nie ma jeszcze tutaj konta, nie wiem, czy tu są takie osoby, no to po prostu skontaktuj się z osobą, która Cię zaprosiła na ten webinar, bo będziesz wówczas mógł być w naszej grupie. Tutaj sobie wzajemnie pomagamy. Pamiętaj też, że ilość akcji jest ograniczona, 400 miliardów, z czego połowę ma firma. Cena ich niedługo może wzrosnąć, tak? Czyli dlatego lepiej się pospieszyć. Oczywiście tutaj tak bardzo krótko też o programie partnerskim, tak? Czyli jeżeli po prostu macie osoby, które są chętne jakby na inwestycje w internecie i osoby otwarte ogólnie na zarabianie fajnych pieniędzy, to warto takie osoby zaprosić. Oczywiście nie jest to obowiązkowe. Też dodam tutaj, że generalnie prowizje z programu partnerskiego można już teraz wypłacać. Czyli po prostu no taka jest możliwość. I generalnie tutaj no nie trzeba nikogo, tak mi się wydaje, przekonywać, tak? Po prostu ty pokazujesz możliwość podwyższenia jakości życia danej osoby. Jeżeli ktoś po prostu nie będzie zainteresowany, no to jego strata, idź po prostu dalej. Dla osób chętnych mam również system do zapraszania, który tak naprawdę robi całą robotę za Ciebie. Jeżeli są takie osoby, które by chciały mieć taki system i reklamować go swoim linkiem, to niech się po prostu do mnie zgłoszą. Mam i w języku polskim, i angielskim. I uwaga, ten system reklamuje Twój link referencyjny, czyli jest to tak postawione, żebyś Ty miał z tego korzyści. Ok, teraz Henryk, mam dwie raty do spłaty, czy mogę kupić następny ratalny? Można jak najbardziej, można mieć nieograniczoną ilość pakietów ratalnych. Tutaj nie chcę omawiać tak tego programu partnerskiego szczegółowo. Grunt tutaj powiedzieć, że generalnie jest on bardzo rozbudowany. Z pierwszego, nawet jeśli nie wykupiłeś udziału, no chociaż generalnie no, jakby o to tutaj chodzi, to możesz już wtedy zapraszać partnerów i otrzymujesz od nich nie tylko zarobki w gotówce, ale również w akcjach. Jeśli masz kwalifikację partner, dostajesz takie prowizje z czterech poziomów. Pierwszy 15, drugi 4, trzeci 2 i ostatni 1% oraz 7,5% z akcji. 7,5% się dolicza Tobie po prostu jeszcze bonusów w akcjach. Potem kolejna kwalifikacja, konsultant, już odblokowują Ci się kolejne poziomy zarabiania do 5 poziomów zarabiania, bo generalnie to jest rosyjski marketing, a oni jakby są bardzo dobrzy w takich innowacjach w programach partnerskich i naprawdę no, są w takich programach konkretne zarobki. Tutaj w tej chwili kwalifikacja lider kolejna, odblokowuje Ci się już 6 poziomów zarabiania. Kolejna master to jest już 9 poziomów zarabiania, czyli naprawdę wygląda to świetnie. I ostatnia, nie, przepraszam, przedostatnia, to jest ekspert. Ekspert, jak widzicie, zarabia już do 20 poziomów, no czyli to jest naprawdę tutaj rewelacja. I co istotne, żeby zostać na przykład takim ekspertem, czy chociażby, żeby zostać liderem, to musisz tutaj jakby, przepraszam, żeby zostać masterem, to musisz pomóc 3 osobom zarabiać naprawdę dobre pieniądze, ponieważ tutaj wyższą kwalifikację uzyskuje się wtedy, kiedy pomagasz swoim osobom poleconym, żeby tutaj zarabiały i wtedy Ty wchodzisz na wyższy poziom. Mi się to bardzo podoba, bo wymusza, w cudzysłowie, wymusza pomoc osobom, które zaprosiłeś, żeby one zarabiały, czyli nie ma czegoś takiego, że tylko przykładowo tutaj tak zwana w cudzysłowie góra zgarnia wszystkie prowizje. Nie, musisz pomóc swoim ludziom, żeby wejść na wyższe poziomy w tym programie. Jeśli chodzi oczywiście o program partnerski, tak, bo jak mówiłam, zaproszenie nie jest obowiązkowe. No i tutaj generalnie jeszcze najwyższa kwalifikacja to jest top ekspert. Już tu mamy zarobki do 24 poziomów. Też jest ciekawe, jeżeli po prostu w Twojej strukturze będą osoby kupować pakiety niekoniecznie bezpośrednio Twoje poleceni, ale na przykład poleceni poleconych i tak dalej, to również dostajesz jeszcze procenciki dodatkowe do swoich zarobków, tak?
Czy jak naprawdę wygląda to dla mnie świetnie? No pokaż mi tak naprawdę drugą taką firmę, która daje takie prowizje nawet do 24 poziomów w głąb, tak? Czyli to trzeba sobie po prostu uświadomić. Teraz tak, trzy najczęściej zadawane pytania. Czy ten projekt jest realny? No jeżeli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Jeśli chodzi o ryzyko, no to ryzyko tak naprawdę jest w każdym biznesie. Każdy powinien o tym wiedzieć. Nie ma biznesów bez ryzyka, ale no, jak mówię, no po prostu trzeba ryzykować, bo nie mamy po prostu jakby wyboru. No zresztą każdy oczywiście ma wybór, tak? Czyli tutaj nie chcę stosować jakby tutaj żadnej socjotechniki, tylko mam po prostu na myśli to, że możesz wyjść z domu i możesz ci spaść cegła na głowę i również ryzykujesz, tak? A tutaj po prostu ryzyko zmniejsza się z każdym dniem, ponieważ firma była na tych targach w Berlinie i odniosła tam naprawdę realny sukces, ponieważ była tam taka masa ludzi, że po prostu no naprawdę widać, że zainteresowanie jest ogromne. A kto współtworzy ten projekt? Właśnie ludzie, właśnie takie osoby jak my, inwestorzy, którzy popieramy ten projekt i promujemy go na cały świat. Firma też organizuje mnóstwo konferencji na żywo w wielu miastach po prostu na całym świecie, tak? Dlatego to się po prostu cały czas rozrasta. Tutaj już było ten temat poruszany. Kiedy firma wejdzie na giełdę, kiedy otrzyma swoje dywidendy, no to tak jak mówiłam, firma zakończy prototypy w 2017 roku i może wówczas podpisywać pierwsze kontrakty na sprzedaż kolejek i to przyspieszy wejście na giełdę, tak? Jeżeli ktoś jest niecierpliwy i mówi, czemu dopiero firma wtedy wejdzie na giełdę, dlaczego tak długo trzeba czekać? Ja to wszystko doskonale rozumiem, no ale takie są po prostu prawa rynku, tak? Jeżeli jakieś wielkie państwo, rząd jakiegoś państwa będzie chciał podpisać umowę, tak? To w tym momencie oni muszą zobaczyć najpierw tą kolejkę, że to wszystko działa, że to wszystko jest w porządku. No nie będą kupować kota w worku, no ja się zresztą im nie dziwię, tak? I tak naprawdę, no de facto pierwsze kontrakty będą właśnie wtedy podpisane, kiedy po prostu pokażą prototyp, a im więcej kontraktów, tym szybciej to przyspiesza wejście na giełdę. Oczywiście już w tej chwili są potencjalni inwestorzy, którzy są zainteresowani. Teraz tak, jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? To jest mi jedno z ulubionych pytań. Firma jest spółką akcyjną, ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów, ma też międzynarodowy numer papierów wartościowych. Można sobie to sprawdzić na specjalnej tej stronie. I w tej chwili, no, jak mówię, wszystko się dzieje zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy w tej chwili na 8 z 10 etapów realizacji projektu. No oczywiście nie ukrywajmy, że akurat ten 8, 9, 10 etap jest najtrudniejszy, ale wierzę naprawdę w tą firmę. Jak mi ostatnio jedna osoba napisała, powiedziała, że po prostu jest pewna, że ten projekt wypali, ponieważ oglądała wywiady z właścicielem i bardzo dobrze mu po prostu w cudzysłowie z oczu patrzy i zobaczyła, że ten człowiek ma naprawdę żelazną wolę, żeby to przeprowadzić. Ja osobiście uważam go po prostu za geniusza i chętnie za taką osobą pójdę. W tej chwili jeszcze certyfikaty. Tutaj dużo osób się pyta o certyfikaty, czy trzeba zamawiać certyfikaty do domu. Można, bo oczywiście no fajnie to po prostu wygląda i generalnie masz też jakieś potwierdzenie zakupu, ale również się dowiadywałam, nie czy jest to obowiązkowe, bo certyfikaty internetowe są tak samo ważne jak certyfikaty, które są. Internetowe są tak samo ważne jak certyfikaty papierowe. Certyfikaty wypełniamy dopiero wtedy, kiedy spłacimy wszystkie raty. Trzeba wówczas inwestować skan dowodu osobistego oraz potwierdzenie swojego adresu, jakiś rachunek, tak? I zamówienie certyfikatu do domu kosztuje $10, to jest za druk i za przesyłkę. Teraz tak, jeżeli jeszcze nie masz konta, no to jak mówię, zarejestruj się z osobą, która Cię tu zaprosiła. No i mówię, lepiej się po prostu spieszyć. Dzisiaj do 23 mamy jeszcze pakiety w tych korzystnych cenach. No niestety potem ten dyskont się zmienia. No i w tej chwili tyle z mojej strony. Tutaj na Wasze pytania odpowiadałam w trakcie webinaru. Chyba, że jeszcze jakieś się pojawiły, to można pisać na czacie. To czekam jeszcze chwileczkę, czy są jeszcze jakieś pytania, czy już tutaj wszystkie wątpliwości ewentualne są rozwiane. Czekam jeszcze chwilkę na pytania, a jak nie będzie pytań, no to kończymy.
Aleksandra pisze. Polecam płacić przelewem Swift. Dochodzi przelew w jeden dzień. No tak, bo dzięki bardzo tutaj za ten komentarz, ponieważ wiem, że w tej chwili na przykład płatność kartą z Anglii, tak, no to w tej chwili nie wiem, czy to działa, ale wczoraj to nie działało. No i takie osoby mogą zapłacić po prostu przelewem Swift, tak? Zresztą mamy do tego, że tak powiem, też instrukcję. Jeśli ktoś by potrzebował jakiekolwiek tam instrukcje, no to też można do mnie na Skype się zgłaszać. Ok, jeszcze mamy jakieś pytania? Jak nie mamy pytań, no to powoli kończymy. Czekam jeszcze chwileczkę. Czemu ta karta połączyła się z rosyjską stroną? No w tej chwili jest tak, bardzo dobre pytanie, dziękuję Ci za nie. W tej chwili jest płatność przez tego rosyjskiego operatora płatności, czyli jest, przelicza też na ruble, tak? Ale wszystko jest ok, bo po prostu to jest ich pośrednik płatności, ale z tego co widziałam nie ma żadnych z nim problemów. Taka opcja płacenia rat jest najtańsza. No, generalnie przelew zagraniczny, no to przy robieniu przelewu zagranicznego pobiera opłatę Twój bank. No i generalnie nie wiem, czy to jest takie najtańsze, to zależy ile Twój bank pobiera po prostu tam opłaty. No i bank odbiorcy, czyli Skyway też może pobierać opłatę. Generalnie no mi się wydaje, że jednak mimo wszystko tańsza jest płatność kartą, chociaż też tam jest pobierany 2% prowizji. Generalnie no z wszystkiego to najtańsza jest płatność jakby no bitcoinem, ale jednak tutaj nie wszyscy wiedzą, jak taką płatność robić, a no to zależy, co Ci bardziej pasuje. No kartą jest od razu, tak? A przelewem to trzeba czekać. No tak, pojawiła się właśnie zielona karta, ona jest ok. Teraz tak, czyli można z czystym sumieniem pocisnąć moje grube tysiące w Skyway. No ja myślę, że tak. Ja poznałam, mówię, właścicieli w sumie na żywo, no nie było tylko tego Anatolii Junickiego, ale reszty zarządu było i naprawdę no jestem pod wrażeniem, bo ci ludzie jakby no odpowiadali tutaj cierpliwie na te wszystkie pytania i po prostu no jestem pod wrażeniem tych osób. Mbank pobiera za 100 dolarów z kart 20 zł. Za 100 dolarów z kart 20 zł, a czyli za 400 zł 20 zł. No okej. To takie informacje na marginesie. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czekam jeszcze na ewentualne pytania. Jak nie ma pytań, to kończymy. Dobra, ostatnie minutki. Jeszcze Aleksandra pisze, na stronie Ekotechnopark piszą, że można stać się też współwłaścicielem. No to tak, ale to jeżeli masz firmę, tak? Jeżeli masz firmę i pewnie zainwestujesz bardzo dużo, to możesz stać się współwłaścicielem. Tylko, że to wtedy trzeba się osobiście spotkać już z zarządem firmy. Czyli pojechać na przykład na Białoruś do biura w Mińsku, tak? Wtedy stajesz się współwłaścicielem. Jeśli oczywiście, no, udadzą się tam rozmowy, nie? Dobra, to czekam jeszcze na ostatnie pytania. Czy są jeszcze? Jak nie, no to kończymy powoli, bo już jest dosyć późno. Jeszcze Adrian pisze. Czyli jedynie takie zmiany mogą być, to tylko mniejsza ilość akcji, a nie cena. Tak, dokładnie. No, zmniejsza się po prostu ilość akcji. Zmniejsza się ilość akcji, cena się nie zmienia, no ale jeśli przeliczymy sobie tą potencjalną, utraconą ilość akcji, na potem przyszłe dywidendy, no to rzeczywiście może być to bardzo duża zmiana, tak? Bo na przykład tracisz w tym momencie na tych dużych pakietach przykładowo na przykład 200 tysięcy akcji, czyli 200 tysięcy dolarów, tak? Ok? Dzięki za informację, miłego wieczorku, dobrej nocy. Dobrze, tu jeszcze ostatnie pytania i kończymy. Czy będzie można potem odkupywać akcje od mniejszych inwestorów między sobą? Bardzo dobre pytanie. No już to na to pytanie odpowiadaliśmy. Giełda wewnętrzna była to niestety plotka, ponieważ od jednej osoby z góry poszła taka informacja, ale niestety nie została ona potwierdzona przez zarząd firmy. Powiedzieli tylko, że będzie można odsprzedać swoje akcje firmie. Jeśli ktoś będzie chciał jednorazowo odsprzedać wszystkie akcje firmie, ale to dopiero jak oni wejdą właśnie na giełdę.
lub odsprzedać bardzo dużym inwestorom. Ok, to jeszcze jakieś pytania, czy kończymy? Będzie można ten webinar zobaczyć jeszcze gdzieś. Tak, wszystkie webinary, ja tutaj w sumie po fakcie włączam nagrywanie, no ale wszystkie webinary, mamy nawet swoją zakładkę webinary z Polski, są na kanale, już Wam mówię, Skyway Webinars i tutaj mamy nawet webinary Skyway Polska, czyli doczekaliśmy się swojej zakładki, także myślę, że też pamiętają o nas Polakach i z tego jest jeszcze informacja, że będzie nowa strona i będzie też tam tłumaczenie na polski, czyli doprosiliśmy się, tutaj zresztą można się nawet zalogować, nowy panel, wspomniałam o tym powiedzieć, będzie też tam tłumaczenie na polski, czyli się udało nam doprosić. Ok, czy jeszcze jakieś pytania mamy? Jak nie, to kończymy. Tak czy siak dużo osób widzę dotrwało do końca, więc fajnie. Dobra, to kończymy. No to dzięki, do miłego wieczorku wszystkim. Dobranoc. Dzięki.